Radości z kibicowania życzy producent Termano, termoizolacji klasy A++. A u nas już za chwilę, prosimy, muszę się przywitać jeszcze. Wieczny optymista. Człowiek, który nas na pewno poprawi nam humor. Który spowoduje, że na koniec tej rozmowy będziemy uśmiechnięci i zadowoleni. Reklamuję cię teraz. Bardzo. Krzysztof Materna. Ja zawsze jestem uśmiechnięty. Dzień dobry. Witam cię serdecznie. Wewnętrznie jestem uśmiechnięty. Teraz chodzi o to, żebyś ten wewnętrzny uśmiech przekazał naszym widzom. Dobrze. Bardzo cię proszę. Ponieważ wiem, że ty powiesz coś dobrego o naszej reprezentacji. Tak. I powiesz o tym, żeby się... Dlaczego jest dobrze? I dlaczego to w sumie jest sukces? Bardzo cię proszę. Już mogę zacząć? Tak. Proszę bardzo. No, ja tej reprezentacji bardzo dużo zawdzięczam jako kibic, więc to jest bardzo dobre i pozytywne. Pamiętam, no bo się nie da zapomnieć, mecz na Stadionie Narodowym wygrany z Niemcami. Pamiętam bardzo dobry mecz, mimo że przegrany, ale świetnie grali chłopcy w meczu rewanżowym w Niemczech. Pamiętam wspaniały mecz z Rumunią, pamiętam ogromne napięcie w towarzyskich meczach, pamiętam zwycięstwo z Duńczykami, no pamiętam oczywiście Euro i wszystkie miłe rzeczy, które nas spotkały. Także to jest reprezentacja, z którą przeżyliśmy parę lat fantastycznych sukcesów. No ale jak to bywa w sporcie, po prostu przyszedł taki dzień, kiedy troszkę się postarzeliśmy, zaczęły nękać nas choroby, to i przyszedł dzień katastrofy, prawda, że po wszystkim, co dobre i niezapomniane, i tak jak powiedziałem, nie mogę tego zapomnieć, bo tak zbudowaliśmy w ogóle nasz mit o reprezentacji, nie do końca mit, bo jednak z ewidentnymi sukcesami. Przyszło się pożegnać po prostu, bo tak jest w sporcie, tak jest w życiu, że dobre sprawy również mają swój koniec. Ale troszkę to jest tak, że po pierwsze, jak z aktorami, z reżyserami, że najważniejszy jest ostatni film, a nie to, że się 20 lat temu zrobiło coś wybitnego. No jednak... tak, bo to jest ciągła walka o sukces. Nasze życie nie polega na tym, że po prostu jak raz zrobi się coś dobrego, to już się jest tym fantastycznym do końca życia, tylko każda premiera, każde nowe wyzwanie to jest walka, to są saperskie zawody po prostu. To są saperskie zawody, oczywiście. Że tak. Tylko że jeszcze po drugie powiedziałeś o tym, że się żegnamy z tą reprezentacją, że te pożegnania są częścią, bo są częścią sportu, też każdy sportowiec kończy karierę kiedyś, no tylko że są sportowcy, którzy kończą ją dobrze, i są tacy, którzy kończą ją źle. Muhammad Ali zakończył ją wspaniale i dzięki temu był legendą do końca życia i po śmierci też nadal jest legendą. No ale my nie mamy za sobą Allaha i po prostu skończyliśmy tak, jak skończyliśmy. Jeśli to jest koniec, przecież nie jest to koniec do końca, bo wielu z tych zawodników, którzy grali, będą grali dalej i rozjadą się do swoich wspaniałych klubów i jeszcze przed nimi dalszy ciąg kariery. No, jako drużyna ten zestaw w pewnym sensie się skończył, ale przestrzegam przed histerią polską, przestrzegam przed wyciąganiem pochopnych decyzji, takich czysto emocjonalnych, że już w życiu, już nigdy i tak dalej, co jest bardzo nasze, polskie, i będziemy, powinno się pracować, żeby było lepiej, ciągle lepiej, a że nie jesteśmy najlepsi na świecie, to też było widać nawet w tych znakomitych meczach. Jest to tak, to jest, zgadzam się, że to, że nie jesteśmy najlepsi na świecie, nie jest przerażające, ale przerażające jest to, że, a może się nie zgadzasz, że jesteśmy najgorzej grającą drużyną na tym mundialu, bo po wczorajszych meczach, które widziałem, drużyn, które już odpadły i walczyły o honor, jesteśmy póki co, może z Japonią wygramy 5-0 nagle, ale póki co jesteśmy najgorzej grającą drużyną na tym mundialu. To cię nie przeraża? no, ja jestem czy daleki, może uważasz, że nie ja jestem daleki od przerażeń, bo, dlatego że... Trochę tych mundiali widziałeś. Trochę widziałem mundiali po pierwsze, a po drugie ja nie uległem narodowej histerii i po prostu wiedziałem, że nie jedziemy po tytuł mistrza świata. Wiedziałem, że jedziemy do bardzo ciężkiej grupy. Wiedziałem, że jedziemy w pewnym sensie w nieznane, bo przy wszystkich bankach informacji i tak dalej, rozpracowanie Senegalczyków tajemniczych czy Japończyków, którzy stracili trenera, zyskali trenera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No po prostu to jest grupa nieznana, z którą się nigdy nie konfrontowaliśmy i tak, no po prostu, a drużyny są niewątpliwie, jeśli chodzi o poziom, o to, co da się porównać tylko na papierze, po prostu są bardzo co najmniej wyrównane. Okazało się, że nie ma tego wyrównania, no że... Słuchaj, przecież ja nie jestem fachowcem, no, ja nie widzę tych markerów krwi i różnych innych rzeczy, ale jeśli ktoś jest za przeproszeniem chory cały rok, to on musi być gorszy niż zdrowy. Mhm. A poza tym jeszcze decydują takie rzeczy, które dochodzą dodatkowo. Mianowicie każdy z zawodowców posiada narzędzia do wykonywania swojego zawodu. Tym narzędziem jest tak zwana użytkowa technika w wypadku piłkarzy. Ja chciałem, żebyś, bo obiegła cały internet sprawa słynnego konkursu Bońka z podbijaniem piłki. Ja nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, z jaką lekkością zrobił to Boniek, który jest wielkim, zasłużonym piłkarzem, ale ma swoje lata. Zrobił to w butach, nie korkach najnowszych tylko, ale ta piłeczka odskakiwała mu na 3 cm. I zawsze na taką samą odległość. Zawsze na taką samą odległość. A z jakim napięciem i wysiłkiem zrobił to Krychowiak. No to jest sprawa, że Boniek ma po prostu inne narzędzia na całe życie i to, co dochodzi w wypadku takiego, o czym przed chwilą słuchałem rozmowy, wspaniale mówiła pani psycholog, że dochodzi napięcie, gryzienie trawy i wszystkie te inne rzeczy obiegowe, które dodajemy do tego. No jak się ma technikę użytkową, to zupełnie inaczej to wychodzi przy tych wszystkich dodatkowych stresach i obciążeniach. No tak, ale no, tym się różni, no dobrze, ale znamy, no, obaj, różnimy, no, znamy obaj artystów na przykład, którzy są wspaniałymi autorami, nie wiem, tekstów, piosenek czy muzyki, ale nie są w stanie publicznie dobrze wystąpić i publicznie źle wypadają. No to taka jest różnica między piłkarzem, który w domu świetnie żongluje piłką na dywanie, no nie, ale potem nie wychodzi na mecz, nie potrafi zagrać, że nie jest piłkarzem. Ale przecież to są ludzie największego teatru na świecie. Oni na co dzień wychodzą i występują przed publicznością, która ma parędziesiąt tysięcy, ale mundial jest dodatkowym obciążeniem. Cały naród stoi za tobą. Jesteś bohaterem, masz w sobie wielką odpowiedzialność. Wszędzie ci krzyczą, że orły do boju, prawda? Po prostu no dobrze, no to jest budowanie dodatkowego takiego odpowiedzialności, która powoduje, że przychodzi stres. No i jedni se z tym stresem radzą lepiej, a drudzy Niemcy na przykład se z tym stresem radzą. Grają do końca i potrafią zremisować, potrafią strzelać bramki. My nie potrafimy. Na czym to polega? No, na tym polega, że my nie jesteśmy Niemcami, no po prostu, że my nie jesteśmy, ja nie powiedziałem, że żartobliwie o Allahu, ale jak popatrzyłeś na zawodników z Iranu, to było wiadomo, że to są ludzie głębokiej wiary i ta wspólnota jest zupełnie inna niż to, że jeden jest z Sampdorii, a drugi jest z Napoli, prawda? Że odpowiedzialność, jak się gra w Napoli na meczu z Juventusem, jest inna niż jak grasz mecz z Sampdorią jako Napoli, prawda? Bo tam stoi za chwilę mafia, może cię zastrzelić po prostu. No więc do tego dochodzi, że to, co mam naturalne, wbite do głowy i do nogi, że umiem bez względu na stres podbijać na tę samą odległość, to zupełnie inaczej funkcjonuje, niż jeśli to jest no, średnie po prostu. Ale teraz nie do końca zrozumiałem, czy rozwiązaniem problemów polskiej reprezentacji jest wysłanie mafii, żeby pilnowała naszych i groziła im śmiercią? Rozwiązaniem problemów polskiej reprezentacji jest to, co rozwiązaniem wszystkich polskich problemów po prostu. No. Czyli przecież no, czekam na tę na tą receptę. No nie da się. Po prostu się nie da, no. Nie da się. Miałeś być optymistyczny, a nie. No, ja rozśmieszyłeś nas. Ja jestem optymistyczny, bo przecież kocham mój kraj, żyję w tym kraju, ale wiem, że po prostu mamy swoje wady i że jak coś zbudujemy, to musimy to rozwalić, prawda? No, ale o polityce nie rozmawiamy. No ale to wszystko jest to samo. Tak, to jest to samo, no. Ale dobrze, jak patrzyłeś na przykład na Roberta Lewandowskiego, to czy uważasz, że był tak samo dobrym liderem zespołu jak Ronaldo? Bo dla mnie to jest odkrycie, że ja jestem też niedzielnym kibicem, ja nie jestem fachowcem, broń Boże, od piłki, ale jak porównywałem Ronaldo, który sam grał, wychodzi i mówi: chłopaki, jest was 11, ja jestem sam i was ogram jeden. Egoista. I w tym przypadku Robert jest to bardzo Lewandowski nie jest egoistą po prostu, tylko że cała sztuka polega na tym, że możesz wykazać się swoimi umiejętnościami, jak masz piłkę. Przypominam ci, że po prostu ci, którzy nie mają piłki, nie mogą strzelić bramki. Jest to dosyć ważna data. Tak. No to co ten Robert może po prostu, jeśli on nie ma piłki? Czyli to jest... Aha, no trzeba ją rozegrać. Mnie zdumiał taki komentarz, znaczy on był przykładem takiej absolutnej szczerości, że Robert powiedział, że nawet jak mieliśmy piłkę, to nie wiedzieliśmy, co z nią zrobić. No on akurat nie miał, więc to się do niego nie stosuje, prawda? Bo on wiedziałby, że jak ją ma, to musi ją pociągnąć i strzelić, prawda? Ale jej nie miał. Ale jak myśmy ją mieli, no to podawaliśmy albo do Senegalczyka, albo do a to z kolei ze względu choćby na kolor skóry nie można się zasłaniać tym, że nie widziałem, że to nie nasz, prawda? Bo akurat w meczu z Senegalem bardzo to było widać. Co uważasz, że się powinno teraz stać z tą reprezentacją? Po pierwsze, czy uważasz, że Nawałka powinien zostać? Słuchaj, to jest wyższy stopień wiedzy, którego ja nie mam. Ale na pewno znasz prezesa Bońka. No znam prezesa Bońka i wiem... Ja nie znam. Więc... Nie, no ja znam i Adama Nawałkę, i prezesa Bońka, i Kubę Błaszczykowskiego, i niedawno miałem u niego lekcję geometrii boiskowej, trójkątów, ale nie jestem ekspertem. I nie mam za sobą na szczęście tej odpowiedzialności, że muszę zwolnić trenera albo powołać trenera. Ja myślę, że oni sami lepiej wiedzą, bo to nie jest sprawa, że Adam Nawałka jest złym trenerem. Adam Nawałka może popełniać błędy, ale od czasów na przestrzeni ostatnich lat udowodnił, że jest świetnym trenerem, że zbudował drużynę w beznadziejnej sytuacji, prawda? Bo była beznadziejna Ja byłem na meczu z Mołdawią w Mołdawii na takim szkolnym boisku, kiedy 3/4 tych panów to byli ci sami piłkarze. Tam był i Robert Lewandowski, i Błaszczykowski. I zremisowaliśmy z Mołdawią 1-1 po strasznym meczu, prawda, za trenera Fornalika, bardzo miłego trenera, który chodzi do filharmonii, w przeciwieństwie do Jana Tomaszewskiego, który nigdzie nie chodzi, tylko do różnych partii politycznych, prawda? I Jan Tomaszewski powiedział, że przed meczem z Senegalem, że będziemy walczyć o medal na tych mistrzostwach. Słuchaj, nie mów mi o tym, co powiedział Jan Tomaszewski, dlatego że Jan Tomaszewski powiedział jedną rzecz tak straszną, że właściwie po prostu w ogóle powinien mieć zakaz wypowiadania się. A co powiedział? No, powiedział na temat, żebyśmy zapomnieli, w ogóle wykreślili Krystynę Jandę z polskiej kultury. No tak, że jest antypolką, tak. No tak, ale Jan Tomaszewski nie rozumie prostych zdań, więc po prostu trudno od niego wymagać, żeby zrozumiał to, co powiedziała Krystyna Janda, która jest przeciwna histerii narodowej, bo jest racjonalistką z jednej strony, a po drugie martwiła się, że nie można na przykład spowodować histerii narodowej w sprawie kultury. No. A po trzecie, nie ma wymogu, znaczy bycie Polakiem nie zależy od miłości lub niemiłości do piłki nożnej i do prezentacji. Prawda? Absolutnie. Jaki można ty jesteś mądry po prostu, no, ale może dlatego, że nie stałeś w bramce. No, Stałem w bramce, w Lidze Szóstek. Tak? Tak, w Lidze Szóstek, tak. 4. miejsce w Warszawie. No niesamowite zupełnie, no, zupełnie nie podejrzewałem. Aczkolwiek Liga Szóstek, nie wiem czy to komplement był czy nie, ale Liga Szóstek trochę inna jest. Zgadzam się, taktyka jest inna, no tak, strategia jest troszkę inna niż na dużym boisku. Czyli jednym słowem, czyli abstrahując od Jana Tomaszewskiego, którego nie przewidujemy na następnego trenera polskiej reprezentacji. Trzeba się zachować zawodowo. Co znaczy zawodowo? Trzeba działać bez emocji, po pierwsze. Trzeba do tego podejść racjonalnie. Myślę, że Adam Nawałka, który oprócz wszystkiego ma swoją godność i honor i był uwielbiany i przez mężczyzn, i przez kobiety. Tydzień temu już mniej, bo słynni polscy dziennikarze zaczęli mu zadawać pytania, które robiły kłopot, na przykład czy jest dobra atmosfera. No, to nie jest takie pytanie, bo to jest podsycanie złego nastroju, takie pytanie. No ale nieważne. Adam Nawałka sam wie i on najlepiej wie, czy jest sam w stanie zbudować nowy zespół, bo niewątpliwie ten zespół w tym wymiarze, w którym był, już się skończył, przestał istnieć ze względu na naturalne możliwości, predyspozycje, wiek, choroby i tak dalej, kontuzje, ścięgna, wiązadła. Dosyć wstrząsające było dla mnie to, co Robert Lewandowski powiedział, tak chciałem powiedzieć Robert, bo wszyscy już o nim mówimy Robert, chociaż w życiu go nie spotkałem. Powiedział na konferencji prasowej, że graliśmy tak na tyle, ile potrafimy i tak graliśmy najlepiej, jak mogliśmy. Ale ja uważam, że to jest prawda. Że to jest prawda. Tak. No, ale to jest przerażające dla mnie jest to, że mówimy od lat o tym, że nie ma szkolenia młodych. Nie ma tego rozwoju. Słuchaj, to jest proces na parę pokoleń, po pierwsze. Ale go nie ma, cały czas go nie ma. Ale nieprawda, nieprawda. Ja mieszkam nad Orlikiem i Orlik jest wypełniony drużynami od lat 4 do lat 60. Naprawdę. Oczywiście jest ten problem, że jak dochodzą, że tak powiem, rodzice, którzy krzyczą na te dzieci, to każdy myśli wyłącznie o pieniądzach, a nie o tym, żeby po prostu malec miał radość i żeby się prawidłowo rozwijał. Poza tym te pieniądze niestety w futbolu odgrywają, mają wielką siłę i po prostu, wiesz, problem jest inny. Problem jest, to świetnie kiedyś Boniek powiedział, że problem jest taki, że ten malec z Polski utalentowany, którego złowią, wyjeżdża do szkółki w jakimś Arsenalu i tam przegrywa od razu swoją tężyzną fizyczną. Bo mówi, ja byłem z pokolenia, w którym się tłukliśmy na podwórkach i po prostu byliśmy silni. No byliśmy silni. Bo wiesz, mieliśmy nie mówić o polityce, ale wiesz, gdzie ma państwo sport? Wiesz, gdzie ma państwo sport? W ministerstwie. Po prostu mówiąc bardzo eufemistycznie, że to jest w ministerstwie. Minister powiedział, że nie była przygotowana drużyna na mistrzostwa. No, on wie. On wie, bo on jest sportowcem akurat, więc on mógł taką tezę postawić. Natomiast problem polega na czymś innym, że tak samo jak kultura, to jest element edukacji człowieka. I wszystkie narody, które tego nie robią systemowo, no to inne narody, które nie robią tego systemowo, dlatego że ich na to nie stać, robią to z biedy. Przecież na tym to polegało w PRL-u, że ludzie z biedy, z niemożności wyjechania za granicę uprawiali sport w LZS-ach, młodzi ludzie na podwórkach, wszędzie. To było masowe i z tego się brał Szozda, Szurkowski i nie powinienem mówić o dyscyplinie, której nie rozumiem po prostu, jak można 250 km z takim siodełkiem wiadomo gdzie jechać po prostu i potem nie ma czasu, czasem przetoczyć krew, prawda, i te inne historie po prostu, to jest beznadziejne. Ja obejrzałem Ikarusa, taki film dokumentalny o dopingu, od tego czasu patrzę na kolarstwo inaczej już. Powiem Ci, że jedna rzecz mnie przeraża, że ja ze swoją miłością do futbolu, którą wyssałem z blekiem ojca, od lat 50., kiedy pierwszy raz byłem na meczu piłkarskim, właściwie z tą swoją miłością, czego nie ma na przykład Krystyna Janda, bo ja z nią oglądałem mecz finałowy w Stanach, Włochy, Brazylia, finał, kiedy co chwilę mnie pytała, czy na pewno ci w niebieskich są Włosi, to po prostu ja jestem przerażony, bo zobaczyłem film, oczywiście słyszałem o tym, jak ten największy teatr świata legitymizuje brudy, politykę. To jest sprawa, że ja się siadę, do tego dołączam po prostu i dołączają się ze względu na pieniądze i straszny szmal, który za tym idzie, politycy. Jak ja sobie uświadomiłem, że tenże mój idol Platini właściwie zadecydował o mistrzostwach w Katarze w układzie z Sarkozym, Paris Saint-Germain i pieniędzy. Radości z kibicowania życzył producent Termano, termoizolacji klasy A++.